Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Soul Silver. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj w Goldenrod i w zasadzie z tego co pamiętam, to wysłałem na GTS-a Machoke'a i z tego co widziałem też już został on wymieniony, czyli na dobrą sprawę będziemy mieć jego wyższą formę. I tutaj tak, widzę, że mam Tangele w drużynie, bo Tangele chciałem przyekspić. Co mam jeszcze w drużynie? W drużynie widzę, że mam Jajko. No to okej, no widzę, że mam w sumie dwa Pokémony do expienia, że tak powiem, miałem w Tangeli powbijać expa, zapomniałem oczywiście, znaczy zapomniałem, no po prostu, no zapomnieć też zapomniałem, ale też nie było za bardzo na to czasu, więc po prostu tego nie zrobiłem. Dobra, także tak, to udajemy się, może zaczniemy od właśnie tego GTS-a, odbierzemy sobie tego Machoke'a, no i będzie miał kolejny wpis w deksie, a na dzisiejszy odcinek, tak w sumie propos wpisów w deksie, to zdobędziemy pewien, ale to będzie wpis z National Pokédexu. W sumie pokażę wam też coś ciekawego, coś czego jeszcze u mnie nie było. Dobra, czyli tak, czy chcę skorzystać z Wi-Fi connection? Tak. Dobra, gra będzie zapisana, oczywiście zapisujemy. Dobra, i zaraz internet udostępnimy. Dobra. Tak więc wchodzimy i zaraz odbierzemy Machoke'a. Dobra, także łączymy się i pobieramy. Dobrze, łączmy się z GTS-em i od razu powinno nam ściągnąć Poxa. Sprawdzanie statusu. I oczekujemy. Dobra, wraca do mnie Machoke. I Machoke od razu po tym jak wróci, to będzie ewoluował. I będę miał dodatkowy kolejny wpis w Pokédexie, czyli w jego wyższą formę, jaką będzie Machamp. Dokładnie. Dobra, i tak jak mówiłem, od razu po wymianie ewoluuje. Ciekaw jestem, czy jeszcze coś fajnego jest na GTS-ie. Zobaczmy, czy coś fajnego będę mógł sobie jeszcze zgarnąć. Jakichś takich ciekawszych ofert. W sumie to jeszcze mógłbym spróbować dać Huntera, bo Hunter też jest właśnie poksem, który ewoluuje dokładnie w ten sam sposób. Tak też patrzę, czy ktoś nie ma jakiejś wymiany właśnie za Huntera, ale widzę, że tak chyba niekoniecznie. No dobrze, to tak, spróbuję, zobaczę czy w ogóle mam Huntera. Gastlego to mam na pewno, Huntera mi się zdaje, że chyba też powinienem gdzieś mieć. Dobra, jest Hunter. Dobra, zaoferuję go. Za tak samo Huntera na w zasadzie obojętnie jakim poziomie. Właściwie obojętnie, level obojętnie. Dobra. Więc kolejny wpis w Pokédexie zdobędziemy w dokładnie ten sam sposób, przy okazji też pomagając komuś uzupełnić Pokédex. Dobra. Niestety to sprawdzanie statusu GTS-a trwa i trwa. Ale grunt, że działa. Tak, to jest najważniejsze, myślę. Dobra. Widzę, że też ktoś chce Growlite'a za Machoke'a, to też byłby w sumie nie najgorszy deal, ale już Growlite'a będę miał. Dobra, poleciał. Dobra, no to wychodzimy z GTS-u. Dobra, w telefonu trzeba wyłączyć internetu. No i dobra. Możemy
załatwiać to, co miałem zamiar załatwić w dzisiejszym odcinku. Choć de facto moja drużyna co do tego nie jest jakoś szczególnie przygotowana, ale to za moment. Najpierw spróbujemy ogarnąć sobie pewien przedmiot, który będzie mi potrzebny do zdobycia tego czegoś, a zdobyć go można w okolicy Violet. Dobrze. Czyli tak, idziemy w tę stronę. W tę stronę odwiedzić pana Pokémon. Gdyż od pana Pokémon można zgarnąć po przejściu ligi i zdobyciu naszego na Pokédexu pewien ciekawy przedmiot. Dobra, przy okazji jeszcze czarny Apricorn, Heavy Ball, zawsze mile widziany. I tak na dobrą sprawę, nie wiem czy wam pokazywałem, w grze mam akurat piątek, więc nie wiem czy się łapnę. Ale jeżeli wejdziemy na radio i wejdziemy na stację... Dobra, widzę, że to jeszcze nie ta godzina. Ale normalnie na kanale Bena też może być jeszcze... muzyczka. Dobra, nie ma to jak ręczne strojenie. Dobra, swoją drogą też profesor Oak prowadzi ciekawy program. Gdyż mówi on czasami o tak zwanym pokemonowym newsie. O właśnie, wiele Clampedii pojawiło się na ścieżce 19. Tak więc jeśli teraz nami chcecie Clampella, to zapraszamy na ścieżkę 19. To jest tak zwany Pokémon Outbreak, tak to się mniej więcej określa. No i dzięki temu... Aha... Świetnie. Jeżeli mamy tak zwany właśnie Outbreak, czyli wysyp Pokémonów, to pojawiają się właśnie rzadkie Pokémony, lub te rzadkie pojawiają się też częściej, jeżeli się pojawiały. Dobra. Nie chcę Kakuny, muszę wziąć Farretta do teamu. Więc tak czy siak moja drużyna nie jest gotowa. Dobra, w sumie Tangela. Czemu mogę dać Tangeli Rare Candy jak mam? Mam 12, co ja się tutaj martwię, co ja będę tu szczędził? Bum! Rare Candy dla Tangeli i bum, będzie Ewolka. Dobra, próbuj poznać Nature Gift, nie chcę tego. Tak. No i jak Tangela, podobnie jak i Pyroswine zna Ancient Power, to po prostu ewoluuje. Jeszcze jest jeden Pokémon, który ewoluuje przez Ancient Powera, znając w sensie ten ruch. Jest nim właśnie Yanma, czyli Pokémon, którego nie mam. Jest to Pokémon ważkowy. No i mam nadzieję, że uda mi się go jakoś znaleźć. Występuje on na tej ścieżce przy Daycare. Nie na tej ścieżce, pomiędzy Goldenrod a National Parkiem. Tam występuje. Dobra, Nature Gift. Nie chcę Nature Gift. Już raz z niego rezygnowałem. Dobra, ale fajno. Dwa wpisy w deksie już na start praktycznie odcinka. Chociaż start, już mamy praktycznie 8 minut. Dobra, no i mamy Tangrowth, czyli wyższą formę Tangeli właśnie. Dobra, to trochę ogarnę poksy w boksach i przy okazji poprzesyłam sobie to i owo. Dobra, czyli tak trochę na przyspieszeniu. No ale dobra. Tak, opcja move. I... do drużyny mojej. Będę musiał wziąć jakieś poksy. W sumie Scizor nie byłby złym pomysłem, ale no nie wiem, nie wiem. Dobra, to za moment. Dobra, Tangrowth. W sumie możemy sobie rzucić ściokiem na statystyki Tangrowth. W sumie jest to fajny Pokémon, całkiem dobry właśnie w defensywach. Właściwie to jest jego najlepsza statystyka, do tego boostująca to natura, to jest naprawdę dobry Pokémon. No i w słoneczku jeszcze może się leczyć, więc fajnie można to skomponować na przykład z ruchem Sunny Day. Z nowych ruchów tutaj nie mamy raczej nic. No i w sumie też mamy Machampa, ale to już w sumie Machampa nie wiem czy będę wam pokazywał, jest po prostu silniejszą wersją Machoka. Natomiast, co do mojej drużyny. Ja chciałbym sobie wrzucić Palitoida. O ile gdzieś go znajdę. Będzie mi potrzebny Palitoid. Będzie mi potrzebny Farret. Farret gdzieś ty jest, jeśliś jest tutaj. Dobra, wezmę go zamiast Magmara. Trudno. A poza Jinx? Za Magmara. Jinx może mi się jeszcze przydać, chociaż wolałbym Scizora niż Jinx. Dlaczego tak kombinuję z tymi poksami? Między innymi dlatego, że w dzisiejszym odcinku będziemy coś łapać i to nie będzie byle co. Tak więc... Tak. Dobra, Noctowl na froncie, Noctowl będzie się bić. No to dobra, moja drużyna jest już w końcu dobrze ogarnięta, no to możemy cisnąć. I jeszcze może bym wam pokazał tego odbreaka na ścieżce 19, tylko ścieżka 19 jest w Kanto, więc do Kanto musiał się udać. A i tak w sumie nie udam się teraz do Kanto. No to nie pokażę wam dzisiaj chyba tego outbreaka. No ale de facto możemy właśnie dzięki tej opcji wynajdywać różne fajne poksy. Ścieżka 19, która to w ogóle była?
Nie pamiętam. Dobra, tu mamy dom pana Pokémon. Dostałem od niego Exprzer, teraz powinienem od niego dostać jeszcze coś. Exprzera dostaliśmy, dostawało się, można było dostać praktycznie wcześniej. Ale dobrze się orientuję, natomiast teraz powinienem od niego dostać coś ciekawszego. Tylko pytanie, czy to dostanę od tak, czy coś muszę jeszcze zrobić? Nie, nie muszę nic zrobić. O, cześć Hawkins! Mam coś, co chciałbym ci dać, tak jak pisałem w mailu do profesora Oaka. A to coś do mnie pisał? Nie pamiętam. W każdym razie, oto jest to. Mam to od mojego przyjaciela z Hoenn, który dał mi go. Czyżby to było jakieś powiązanie ze Stevenem? W każdym razie dostaliśmy czerwoną kulę. Ta kula ma w sobie coś, co niegdyś zrujnowało, albo co ma związek z ruinami zlokalizowanymi w Xianwood, zwanymi Embedded Tower, czy jakby naznaczoną wieżą, czy coś takiego. Ale tylko naprawdę jakby utalentowany tyler może się tam dostać. Tak więc przyszło to też z tym. Profesor Oak myśli, że ty jako champion będziesz w stanie temu podołać, tak więc rozwij już tajemnicę tej kuli i sekretnych ruin. No dobrze. No to teraz, mając tą kulę, będziemy mogli udać się do pewnego miejsca, które właśnie było jak dotąd ukryte. A kryło się ono za, nie Olivine, tylko za Xianwood. Ale w sumie nim tam się udam, to jeszcze może Kurtowi zlećmy wykonanie kolejnych pokeboli, bo dawno tego nie robiłem. I w sumie w Pokédexie też nie poczytałem wam o tym. Jejku, jak mogłem to pominąć? Machampa przecież i Tangrowth, no kurde. No to musimy wrócić się do Pokédexu, znaczy wrócić, no po prostu z niego skorzystać. No i już wam czytam o Tangrowth i właśnie tym Machampie. Więc Tangrowth jest to Pokémon pnączowy. Jego pnącza rosną. Tak intensywnie, że w ciepłym sezonie nawet nie widać jego oczu. Aha, okej. Okay. A co można powiedzieć ciekawego o Machampie? Jest to Pokémon super mocny. Używa swoich czterech ramion, by jakby wspinać się na przeciwnika, a następnie przerzucić go jakby no z obrotu, wiecie o co chodzi chyba. Oj, mam też włoski jego opis, co ciekawe, możemy poczytać po włosku. To właśnie jest taki dodatkowy bajer, że na przykład jeżeli mamy poksa z innego regionu, to możemy sobie poczytać informacje o nim w innym języku. Taki bajer. Dobra, więc mam jeszcze biały aprikorn. Ale zbieram tych aprikornów dzisiaj. Bo to już w sumie trzeci. Dobrze, wiem, że to jest drzewko aprikornowe, super. Panie Kurcie. Poproszę pana o pokebole, jakie dostanę. Love Ballen, tak, dałem różowy ostatnio, dawno go dałem, nie pamiętam nawet kiedy ostatnio. Dobra, więc dajmy kolejny aprikorn, darmowe pokeboli nigdy nie za wiele. Dobra, czego mam dużo? Mam dużo zielonego, to może damy 7 zielonych. Dobra. No to by było na tyle. Pokebole też zawsze można sprzedać w razie czego, więc nawet jak macie ich za wiele, nie są wam do niczego kompletnie potrzebne, zawsze można je spróbować handlować i wtedy macie dodatkowy pieniążek, chociaż tak, że tak naprawdę jeśli chodzi o pieniążka, to nie sądzę, żeby był z tym jakiś większy problem, tym bardziej, że ja mam na przykład Pokewalkera, więc mogę zdobywać szardy i inne tego typu rzeczy. Dobra, teraz kiedy mamy właśnie wspomnianą czerwoną kulę i wejdziemy sobie tutaj do przejścia, no to wpadnie na nas Chuck. Hej, Hawkins, dobrze, że cię znowu widzę. Nigdy bym się nie spodziewał ciebie w tych stronach. Czy to możliwe? Czy ty jesteś w drodze do naznaczonej wieży Embedded? No chyba tak to się tłumaczy. To jest ogromna wieża, która przebija niebo. Powiela się, że coś ma ma związek z pewnym mitycznym Pokémonem, który jakby rozciągał morza. I Pokémonem, który jakby rozszerzał ląd. Jednak wieży już dawno nie ma. No właśnie. Jednak droga jest cięższa niż możesz sobie wyobrazić. Ha, właśnie, będziesz musiał Rock Climba użyć i Surfa. Dokładnie, dobrze, że mi Chuck to przypomniał. Ha, Typhlosion! Widzę, że pokonałeś też wszystkich liderów w Kanto. W takim razie nie ma się czym przejmować. Uwierz w siebie i idź drogą. Juhahaha. Te.
Najpierw, zanim uwierzę w siebie, to najpierw muszę dać wiarę to, że mam dobrą drużynę, bo nie mam się na czym wspinać. Świetnie, 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 czyli znowu ponawiamy opcję przekładania poksów w drużynie. Nie chciałbym zabierać sobie Noctowla z teamu, ale najwidoczniej chyba będę musiał coś wyrzucić, coś wsadzić, coś zamienić. Scizora, nie chciałbym się też Scizora pozbywać. Electivire, czy Electivire mi się przyda? Dobra, no trudno, wezmę za Bailiffa. Bailiffa do XP kiedy indziej. W takim bądź razie. W wieży, albo przynajmniej do tego, w tym co z niej zostało, nie zobaczymy żadnych jakichś dzikich super Pokémonów, także nie ma obaw, że stracę dużo expa, co najwyżej płynąc, ale wtedy to mogę narzucić Ripela w sumie dobrą sprawę, żeby nie tracić czasu na dzikie poksy. Dobra, więc szybciorem przechodzimy tutaj, 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 tutaj. Tu chyba używałem Rock Climb, ale nie pamiętam. Dobra, w każdym razie jesteśmy na ścieżce 47, ścieżce nowej, ścieżce, której niegdyś w tej grze nie było. Oj, pamiętna dwójka trenerów, którzy mnie trochę pokosili. Dobra, no i tak, nim zaczniemy płynąć, to Ripple poproszę. Dobra, Max Ripple mam 4, więc myślę, że to chyba jakoś starczy. Dobra, Palutoid, płyńmy. Pyńmy, pyńmy. Dobra, Waterfall akurat mi nie będzie potrzebny raczej. Czy płynie się bodajże tu? I tu. Dobra, kiedy mamy Rock Climba, to możemy się tutaj wspiąć. Dokładnie. Dobra, i nie wiem, czy tu byłem, czy nie byłem. Raczej nie byłem, więc zobaczmy jeszcze jakąś wyszukiwarką naszych przedmiotów, czy przypadkiem czegoś tu nie ma. Widzę, że faktycznie coś jest. Dobra, więc powspinamy się troszeczkę jeszcze. I jest tu pewien Gostek. Oj, witaj. Powiada się, że za tą dziurą jest ogromna wieża, która sięga wysoko w niebo. Powiadają, że to dziwna wieża, która jakby jest, no znaczy, jakby zawarta w tym klifie. To nie była po prostu wysoka wieża, tylko sięgająca nieba, ale również dosięgająca głęboko pod ziemię. Powiada się, że nawet do tych głębiej niż dno oceanu. W skrócie, ruiny łączą niebo i ziemię. I morza. Tak więc wieża oczywiście się, większość wieży się zawaliła, ale pozostało to wejście i wnętrze, gdzie dziwne są wzory. Owszem, gdzie dziwne są wzory i my zaraz troszeczkę odkryjemy a propos tej wieży. Dobra, tylko zejdźmy sobie jeszcze tu na dół, bo tam coś jest. I zapewne jest też na tym kamieniu, który ominąłem oczywiście. A tu mamy Wave Incense, czyli kolejny incense, który sprawia, że hodując Mantajna będziemy mogli zgarnąć jego niższą formę, czyli Mantajka. Dobra, w sumie póki pamiętam, że tam coś jest, to ja może się jeszcze kawałek wrócę i po prostu zgarnę ten itemek. Chyba, że droga do niego nie jest jakoś szczególnie daleka. Dobra, więc wspinaj się Electivire. Nie wiem, czemu wziąłem Electivire'a, bo tak na dobrą sprawę to nie jest poks, który się nada do starcia z tym, z czym będę musiał się zmierzyć. No ale może jakoś damy radę. Dobra, więc wspinamy się. I kiedy tak tutaj wyjdziemy, to trafimy do właśnie Embedded Tower. W zasadzie z wieży, tak jak wspomniał gość, nie zostało nic, ale zostały tu ruiny, w których kryje się pewien legendarny Pokémon. I oczywiście przed starciem z nim zapiszmy sobie grę. O nie, dużo danych zapisuje, no trudno. To się chwilkę pozapisuje i zaraz staniemy oko w oko z legendarnym Pokémonem z regionu Hoenn. No to cóż, walczmy. Oto, moi drodzy, jest Groundon. I ta odświeżona muzyczka. Dokładnie. Dobra, więc jedziemy. Stajmy oko w oko z Groundonem. Groundon oczywiście jest to jedyny Pokémon, który ma umiejętność Drought, która sprawia, że przywołuje on na starcie walki mocne słońce. Jest jego oczywiście przeciwieństwo, jakim jest Kyogre, i ona z kolei umiejętność, która przywołuje deszcz.
właśnie w obecnych, znaczy w generacjach do generacji czwartej włącznie, umiejętności te, czyli Drought i Drizzle, właśnie ta, która przywołuje deszcz, były domeną właśnie tych dwóch legendarnych Pokémonów. Żaden inny ich nie miał. Natomiast co ciekawe, właśnie śnieg i burzę piaskową, no, normalnie można było przywołać za pomocą Pokémonów. No i Ancient Power, który no niestety, ale tu robi troszeczkę zamieszania. Dobra, myślałem, że Noctowlem jakoś mi się tutaj ładnie uda to osłabić, ale widzę, że może być z tym różnie. Tym bardziej, że kontynuują swój atak Ancient Power. Ogólnie Groundon jest Pokémona o nieprzeciętnej statystyce ataku. Spec atak natomiast nie jest jakoś super wygórowany. Natomiast trzeba być ostrożnym na jego ataki. I oczywiście słońce przyzwane przez umiejętność, podobnie jak burza piaskowa i każde inne zjawisko pogodowe, ma to do siebie, że jest permanentne, czyli jest na całą długość walki. Dopóki w jakiś inny sposób nie zmienimy pogody przynajmniej. Skubantek używa tego Ancient Power, aż w końcu pewnie znowu się wzmocni. Dobra, zobaczmy jak zadziała False Swipe. O, skubany jest rest. Dobra, walka z tym wydaje się być cięższa niż myślałem. Tym bardziej, że podbił sobie statystyki, ale nie mam żadnego sposobu, by mu je zredukować. Dobra, mój atak robi tyle co nic. No, z tym restem to trochę słabe. Bo walka z tym Groundonem będzie się ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. Dobra, Exiers. Exiers chociaż coś zabiera, dobra. Przynajmniej znamy trzy jego ruchy. Obawiam się, że czwartym chyba będzie Fire Blast, więc Scizor może mieć problemy. Tym bardziej, że ma podbity spec atak i jest mocne słońce. Dobra, mam nadzieję, że się nie poleczy. Spróbuję go uśpić Palitoidem i złapać już normalnie. Walk up i Earthquake. Z atakiem plus 1, mimo przewagi levelowej mojej. I tak to raczej zaboli. Gdyż no, jest to potężny atak, a w wykonaniu tego Pokémona przepotężny. Dobra, łapanie Groundona to będzie jakaś masakra, coś z tego mi się wydaje. O, Eruption! A jednak coś innego. No dobra, Eruption powinien zrobić mi tyle co nic, bo mało HP tak naprawdę. A jestem na niego odporny. Tylko właśnie problemem jest to, że on jest skubaniec szybki po tym przyspieszeniu. I jakby użył jeszcze raz Earthquake'a, to byłoby słabo. Kolejnym problemem jest to, że on ma ataki, które mają mało PP, więc walka ta nie może się też ciągnąć za długo. Bo będzie to ze skutkiem bardzo złym, że tak to ujmę. Dobra, Groudon uśpiony. Ta walka stara się też przedłuża przez to słońce niestety. W sumie mogę używać trochę Heavy Balli, ponieważ no Heavy Balle na tym poksie będą bardzo wskazane, ponieważ Groudon jest Pokémon ogromnym i też bardzo ciężkim, tak więc Heavy Ball wydaje się być... Już myślałem, że się za pierwszym złapię. No to było za piękne oczywiście. Heavy Balle są najlepszym chyba wyborem. W tym przypadku akurat. Dobra, Heavy Ball po raz kolejny. Raz, dwa, trzy. Jest! Na drugim bolem! Wow! Nie spodziewałem się, że Groundona złapie tak szybko. Dobra, w każdym bądź razie udało nam się złapać Groundona, czyli kolejną legendarną bestię, czy bestię może. Znaczy Pokémona właśnie z regionu Hoenn, tak naprawdę. Jest to Pokémon kontynentalny, typu czystoziemnego, mega ciężki. Powiada się, że odpowiada on za rozwój masy lądowej na wodzie poprzez ogromne gorąco. Walczył kiedyś z właśnie toczył on tytaniczny bój z Kyogrem. Dokładnie, i Kyogre to jest kolejny właśnie poks, który jest też do złapania tutaj w wersji HeartGold znowu, z kolei. O, witaj! Czy coś tutaj miało... Czy wydarzyło się coś tutaj, czego nie widać na co dzień? Ten Pokémon to Groundon, legendarny Pokémon z mitów Hoenn, który kształtował tamten region. Ach, rozumiem. Więc ta wieża została wybudowana przez ludzi z Hoenn.
Johto jest połączone z tego co widzę z każdym regionem. Z Kanto po prostu, z Sinnoh przez Sinjo, a tutaj przez Hoenn, tak? Tak więc ta wieża łączy ze sobą ocean, ląd i powietrze. Groudon nie jest jedynym Pokémonem, który opisywany był w mytach Hoenn. To miejsce wciąż pewnie skrywa jakiś sekret. Pewne posiadający nie lada wiedzę na temat Pokémonów profesor Oak może być w stanie powiedzieć nieco więcej, kiedy pokażesz mu Groudona. Pewnie jest jeszcze wiele połączeń pomiędzy tymi Pokémonami i mitami. Do zobaczenia. Dokładnie. Więc panu psorowi możemy pokazać Groudona. W sumie z czasem się ładnie wyrobiłem, więc i pokażę wam też ten wysyp Clamperli. Dobra, ktoś do mnie dzwonił, mniejsza z tym, kto to był i o co chciał. Lećmy teraz, bo tak, to jest na ścieżce 19, więc ewidentnie w Kanto. Złapiemy sobie Clamperla w takim razie, przynajmniej spróbujemy złapać. A następnie pokażemy jeszcze Groudona profesorowi Oakowi. Dobra, więc gdzie jest ścieżka 19? Dobra, to jest 4, 15, 17, no to tutaj. Dobra, to lecimy do Fuji. I teraz zamiast na przykład... Caesara sobie może jednak zostawię. Zamiast któregoś z moich poksów wezmę... Wezmę Bayleaf, oczywiście, żeby się doekspić. Dobra, a najpierw się podleczymy też, bo troszkę mi się oberwało. I przy okazji wam też pokażę Groundona. Groundon to jest dosyć silny Pokémon o nieprzeciętnej statystyce ataku. No i tak jak wspomniałem, z tą ekskluzywną umiejętnością Drought, która przywołuje właśnie mocne słońce na starcie walki. I jest ono permanentne przez całą walkę. Zmieniło się dopiero w generacji 6, czyli tak naprawdę od generacji 3, gdy wyszły umiejętności, to mamy permanentne słoneczko i fajnie wylądowało obok Mewtwo. Tak więc Groundon, Pokémon czystoziemna, która mild, serio. Obniża defensę, daje ataku. Ogólnie defensy i atak to są najlepsze statystyki tego poksa. Masz 162 ataku bez żadnych HV na czysto, więc naprawdę spoko. Dobra, wracając do mojej drużyny, chciałem wziąć Bayleafa. Bayleaf. Zamiast. Dobra, na razie Fareta. Dobra, no to tyle. Tele. Lecimy sobie na ścieżkę 19 i tam poszukajmy Clamperla. Tego nie pamiętam teraz, czy on występował na wodzie, czy na wędce, ale raczej na wędce. Dobrze, więc jesteśmy na ścieżce 19. No to spróbujmy zarzucić Wędzicho i może uda nam się złowić Clamperla. Który normalnie w tym regionie nie występuje. Dobra, mamy dzikiego poksa i jest nim... Kingler! O, w sumie Kinglera też nie mam. Więc na dobrą sprawę... Kolejny wpis do deksu. Dobra, pokse, bolly, quick ball i jedziemy. Dobra, złapie się? A jak, złapał się! Dobra, więc mamy Kinglera. No to dane o Kinglerze zostaną dodane do Pokédexu, więc jest to Pokémon szczypcowy. Jego szczypce są niesamowicie duże. Kiedy podnosi je za szybko, to jakby traci równowagę i przewraca się. Okej, więc mamy kolejny nowy wpis w deksie. Dobra, ale ja nie tego szukałem. No dobrze. Myślę, że to chyba jednak będzie pływanie, ale nie jestem pewien. Mamy 60% na spotkanie Clamperla. Dobra, aha, Reaper. Okej. I właśnie, najgorsze jest to, że nie wiadomo, czy mam pływać, czy mam łowić. A internety nie podają, co mam robić. Dobra, extra sensory. Dobra, załatwiamy tentakula. Dobra, troszkę punktów expa, Bayleafowi też się należy.
Papa. Zazwyczaj ten swarm to jest raczej napływanie, ale no nie wiem. No zobaczymy. Poksy, 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 gdzie wy jesteście? Zazwyczaj jak się czegoś nie szuka, to się tego nie znajduje. A gdy się... Albo inaczej, gdy się czegoś nie szuka, to się znajduje, a gdy się szuka, to się nie znajduje. O właśnie. Ej no, bez kitu. Pływam, pływam i nic. Jest, Clamper. Jednak trzeba pływać. Okej, więc mamy kolejnego nowego Foxa, jakim jest Clamper. Co prawda on jest spoza regionu Johto. On jest w National Dexie. I niektóre outbreaki właśnie odblokowują się po zdobyciu National Dexu, a chociaż są też niektóre, które są przed zdobyciem National Dexu. Tak więc, tak, mamy Clamperla. No i fajnie. No tak więc, o Clamperlu dane sobie zobaczmy w Dexie. Co tam ciekawego nam Pokédex mi powie, jest to Pokémon Ostriga, coś w tym stylu. Kiedy ewoluuje z jego perła, zyskuje psychiczne moce, gdy ją trzyma. Aha. Okej. Okay. Dobra, więc mamy kolejnego nowego boxa. Dobrze, więc na tą sprawę to chyba tyle. Tak naprawdę nie będę polował tutaj na nie wiadomo ile Clamperli. No ale faktem można sobie coś ciekawego właśnie znaleźć tu i ówdzie. Tutaj te outbreaki są pewnie zależne od dnia, pory dnia i po prostu po części też pewnie randomowe. No ale cóż. Dobra, więc złapałem kolejne dwa nowe poksy, więc sobie zerkniemy na nie. No i w sumie będziemy chyba też kończyć dzisiejszy odcinek, bo mam już praktycznie 30 minut. Więc mamy takie poksy jak chociażby Kingler, czyli właśnie duży krab o sporym ataku mimo obniżającej go natury. No i też nieprzeciętnym defensie. Umiejętność Shellarmor, która blokuje ciosy krytyczne, czyli po prostu na nim nie wsiadają i tyle. Z nowych ruchów mamy chyba coś takiego jak Gilotyna. Jest to atak One Hit KO, który po prostu wykańcza przeciwnika. Dalej mamy Clamperla, Pokemona czysto wodnego, też z umiejętnością Shellarmor i tak, o bardzo dobrym defensie i w sumie spec atak i atak też są dość wyrównane. Natura obojętna, no i z nowych ruchów tu raczej nie mamy nic, może poza Clamp, nie wiem czy mi się okaże zobaczyć na atak, chodzi, a podobnie jak Whirlpool, z tym, że jest atakiem fizycznym, jest troszkę silniejszy, przynajmniej w pierwszej turze, no i w międzyturze rani tam Pokemony o ułamek, uniemożliwiając też przy tym ucieczkę, rani od 2 do 5 tur. Dobrze, no to tyle jeśli chodzi o poksy w boksach i tyle też jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, bo troszeczkę jednak zrobiliśmy, złapaliśmy legendarnego poksa. W następnym odcinku może zdobędziemy kolejnego, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj będzie wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszonka, cześć!